dobiegła już końca budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Misjonarzy Oblatów i Sokolskiej w Katowicach. Ja do ronda dojeżdżam jadąc od ulicy Katowickiej. Rondo oczywiście ze znakiem ustąp, doskonała widoczność na całe rondo. Nie ma tutaj, jak to często jest, że zabudowuje się wyspę w rondzie. Trzy wloty, kierunek Katowicka i Łakiewiczówny oraz Sokolska. I tyle, co tu więcej o takim skrzyżowaniu mówić. Rondo jak rondo. A ja teraz wjeżdżam na rondo, które spokojnie możemy sobie objeżdżać dookoła prawym pasem. Ja tym właśnie prawym pasem jadę do drugiego zjazdu. Jestem teraz na rondzie przy wjeździe do osiedla Tysiąclecia, przed którym nie mamy znaku ustąp, czyli jadąc po rondzie ustępujemy tym pojazdom, które do ronda wjeżdżają. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdy do ronda wjeżdżałem, takie przyzwyczajenie we mnie było, iż dojeżdżam do ronda, więc zwalniam. A to ja wjeżdżając do ronda miałem pierwszeństwo, tak więc jak widzimy nawet doświadczony kierowca, a może się nieco pomylić, no ale z drugiej strony jak najbardziej zachowałem ostrożność, nieufność w stosunku do pojazdów, do kierujących, którzy już w rondzie byli.